Jutrzejsze obrady rozpoczną się od głosowań nad zmianami w budżecie. Oprócz planów stworzenia krytego lodowiska oraz skateparku jest również projekt dotyczący remontu dwóch ulic w Jagniątkowie oraz budowy ronda. Co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że te dwie ulice, i Jagnieszkowska, i Myśliwska, prowadzą bezpośrednio do Karkonoskiego Parku Narodowego, od parkingów, które się znajdują w Jagniątkowie. Bardzo dużo turystów tamtędy, chcąc iść do Karkonoskiego Parku Narodowego, wchodzi. Wprowadzamy do tego, do budżetu projekt kontynuacji obwodnicy południowej Jeleniej Góry, gdzie już zapisujemy budowę ronda i jednocześnie łącznika od ulicy Sudeckiej do ulicy Mickiewicza. Jedną z najważniejszych uchwał, która będzie poddana głosowaniu, jest obniżenie kosztów za zajęcie pasa drogowego. W skrócie, jest to ukłon w stronę lokalnych przedsiębiorców. Dla przykładu, restauratorzy za symboliczną opłatą będą mogli wystawiać swoje ogródki gastronomiczne. I przede wszystkim ten projekt nie dosyć, że różnicuje pobieranie tych opłat, obniżenie czasowe opłat do 1 grosza na drogach gminnych, 2 grosze na drogach powiatowych, to jeszcze, co jest najważniejsze, obejmuje praktycznie prawie wszystkich tych handlowców, którzy będą, oprócz lokali i punktów gastronomicznych, obejmuje też punkty handlowe. Co ważne, uchwała ma być wprowadzona na określony czas i będzie funkcjonować do 24 września. Dlaczego akurat do tego dnia? 25-26 odbywa się Jarmark Staroci. I z jednej strony przyjeżdżają do nas wystawcy z całej Polski, czyli to nie dotyczy naszych jeleniogórskich przedsiębiorców, naszych jeleniogórskich wystawców. Dochody z pobierania tych opłat za zajęcie pasa drogowego tutaj na rynku pobiera nasza jednostka kulturalna, czyli Osiedlowy Dom Kultury. Czyli w momencie takim, kiedy w tym czasie obowiązywałaby też ta uchwała obniżająca stawkę, byśmy obniżyli wpływy dla Osiedlowego Domu Kultury, a wiemy, jak jednostki kultury dzisiaj znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, biorąc pod uwagę, że nie mają możliwości funkcjonowania w prawidłowy sposób. Podobny projekt uchwały zgłosił przed miesiącem radny Hubert Papaj. Zapytaliśmy go, co sądzi o sytuacji, w której radni Koalicji Obywatelskiej składają bardzo podobnie brzmiącą uchwałę. Jest to rzeczywiście ciekawa sytuacja, ale ja jestem zadowolony. My jako klub radnych jesteśmy zadowoleni z tego, że pan prezydent, widząc nasze dobre pomysły, czasami traktuje je może jako też własne, nie mamy nic przeciwko. Najważniejsze jest to, aby mieszkańcy Jeleniej Góry, przedsiębiorcy skorzystali z naszej pracy. Nie ukrywam, że duża część naszych pomysłów to są pomysły, które są wdrażane w innych miastach. Dowiedzieliśmy się także o nowym projekcie uchwały, który zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miasta. Ostatni projekt uchwały, który zaproponowaliśmy, mówi o tym, że mieszkańcy, którzy zmodernizowali swoje źródła ciepła w oparciu o fotowoltanikę, pompy ciepła, rekuperatory, ale też na przykład kotły na biomasę, czyli na pelet, będą mogli uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości do wysokości poniesionych kosztów. Mam nadzieję, że właśnie ten nasz pomysł znajdzie poparcie w całej Radzie Miejskiej, bo proszę Państwa, Jelenia Góra jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, jeżeli chodzi o powietrze. 33. sesja Rady Miejskiej odbędzie się jutro o godzinie 9 w trybie zdalnym.